A wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. List do Filipian, 3 rozdział, werset 7. Apostoł Paweł mówi w tym fragmencie o tym, co w czasie przed jego nawróceniem widzieli i podziwiali w nim inni ludzie. Mówi o swojej sprawiedliwości i przywilejach. Podkreśla, że wszystko, czym kiedyś się szczycił, uznał wobec poznania Chrystusa za szkodę. Gdy Paweł był w drodze do Damaszku, ukazał mu się uwielbiony Chrystus. To wydarzenie zmieniło jego życie. Gorliwość i prawość oparta na zakonie, za które ceniono Pawła, w świetle wspaniałości Chrystusa okazały się nic nie warte. Spotkanie z Chrystusem skłoniło go do całkowitego zawrócenia z drogi, na której się znajdował. To, co było dotychczas dla niego zyskiem, uznał za śmieci. Odtąd Chrystus był dla niego wszystkim. Jego ludzkie zasługi i zalety przestały się liczyć, a jego, w cudzysłowie, ja, przestało być punktem centralnym jego życia. Miejsce to wypełniła odtąd osoba Pana Jezusa Chrystusa. Jednak nie tylko w drodze do Damaszku i w pierwszych dniach po nawróceniu Chrystus stał się dla Pawła wszystkim. Pozostał trwale częścią i treścią jego życia w każdej chwili na tej ziemi, nawet w więzieniu. Kolejny werset z cytowanego listu do Filipian brzmi: Lecz więcej jeszcze wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. W sercu Pawła Chrystus pozostawał ciągle żywym w obrazie ukazanej mu jego wspaniałości. To z nim był związany całą swoją duszą i to on wypełniał wszystkie jego myśli. Jakże piękny przykład dla każdego wierzącego chrześcijanina. I to możemy brać sobie do serca, że właśnie wszystko to, co mi było zyskiem, możemy uznać ze względu na Chrystusa za szkodę. List do Filipian 3:7.